Cześć, ja jestem Cydi i witam was w kolejnym odcinku Grimrocka. Tak, jesteśmy w tej lokacji z portalami. Przyszliśmy stąd i w tej chwili musimy odwiedzić te trzy właśnie miejsca. Zaczynając od sanktuarium, jak tutaj widzicie. Tak jak się domyślałem, po prostu te trzy miejsca będą pewnie jedno tu, drugie gdzieś tu, trzecie tu. I... To ciekawe. Ciekawe, jak mam tu nacisnąć. Na przykład tak. No cześć. Co tam, ziomuś? Jeszcze żyjesz? A, tam leci do mnie. Fuck. Dobij go. Zanim przyjdzie tamten i nas tu sparaliżuje. To jest sekret. Nie wiem, co w tym sekrecie się znajduje. Ej, come on. Ha? Nie trafiłeś. Chcę ci backstaba przysadzić ładnego. Niestety, nawet cię nie trafiłem. Jeszcze słyszę, że jeden tu leci. A, jest zamknięty, więc git. W takim razie, w naszym sekrecie... Kosa. Ciężka dwuręczna broń, 11.34, krytyk 5%. Trzykrotne obrażenia krytykiem. Mały cooldown. No, i tak nie będę tego używał. Ale broń naprawdę ciekawa. I myślę, że dla osób, które nie wiem, nie lubią długiego cooldownu na przykład, albo właśnie mają duże krytyki, to na pewno broń jest bardzo, bardzo dobra. Ale ja w krytyki raczej nie idę, nawet jak mam duże krytyki, to i tak myślę, że olejemy to sobie i będziemy szli drogą, którą idziemy teraz, czyli wielkim toporkiem. Raz, dwa, trzy. Paraliż. Znaczy, to ma szansę po prostu nas sparaliżować. Ale fakt, zgiń po prostu. Tym drugim wolę się zająć, a nie tobą. Myślałem, że zdążę. Dobra. Ładuj. No. Skąd tamten się wziął? Tam przecież ja stamtąd przyszedłem. Come on. Nie czarujcie mnie tutaj. Nie oszukujcie. Nie, teraz jest tam. Nie wiem, co tu się dzieje. Zabij go. Dwaj są sparaliżowani. Dobra, zginął jeden. Tego po prostu spróbujmy tak okrążać, co by nie miał szans nas w ogóle zaatakować. Jak walczymy jeden na jeden, oczywiście taka taktyka ma dużo sensu. Jakby było przeciwników dwóch, tak jak było przed chwilą, to oczywiście dużo byśmy w taki sposób nie zdziałali. A zróbmy coś takiego. No. Nawet backstab go po prostu zdjął, więc jest bardzo dobrze. Dobra, ta lokacja do... Niechcący spadłem, do zwiedzenia. Scroll magicznej ognistej tarczy. Nie wiem, czy nie znałem takiego czaru. Nie znałem. Okej. Jeśli jacyś ogniści przeciwnicy będą, to oczywiście zapomnę, jak to się robi. Okej. Czy coś jeszcze na dole znajdziemy poza... niczym... Znaczy, poza tymi kilkoma rzeczami. Wiemy, że jest w grze achievement za 20 czarów. Myślę, że zbliżamy się wielkimi krokami do... nauczenia się 20 czarów. Muszę pamiętać, żeby tą figurkę zanieść na tamtą zagadkę, bo nagrodą za rozwiązanie tamtego sekretu była książka. Jeśli to jest książka levela, no w sumie i tak level niedługo zdobędą, ale jeśli to jest książka dająca skill point, to zawsze jest to coś wartego uwagi. Dobra, tutaj wszystko chyba. Co to są za dźwięki? Tak jakby jakiś ciężki przeciwnik po prostu powoli się przemieszczał. Przycisk. Czy jesteś gdzieś tu? No nie widać. Boję się, że to po prostu wróci mnie na to rozgałęzienie. Może nie. Okej. Jestem po prostu w jednym z tych dwóch miejsc. Czy to otworzy drugie z tych dwóch miejsc? Notatka.
i żarcie. Ktoś głodny? Ty głodna? Przeczytajmy tą notatkę. Możliwe, że to jest właśnie ta. Postanowiłem wyrzucić mój zaufany toporek w teleport, żeby zobaczyć, czy jest bezpieczny. Mam nadzieję, że będę wiedział, dokąd on zawędrował. Więc musimy wejść do jakiegoś teleportu. Nie jest to ten teleport. No bo jakoś w niedawnym czasie żadnego teleporta w tym miejscu nie znalazłem, więc... musi być to jakaś zagadka związana z przyszłym czasem. A wrzućmy po prostu tą notatkę tutaj. No. Okej. Nie spodziewałem się tego. Kompletnie. Ale... myślałem, że po prostu wyleci tam, gdzie tym teleportem ja wyszedłem. A trafiłem tutaj. I nie jest to sekret. Niestety. Great Axe. No. Oczywiście przy Bane'ie. No to jest nic. Po prostu. I niestety nie jest to też sekret, tylko... chyba kolejna duża lokacja. Więc na początek... albo nie. Myślę, że jest to jakaś zagadka, która sprawi, że... mogę po tym chodzić. Myślałem, że spadnę w którymś momencie. O, to znika. Dobrze, myślałem, że tu jednak w pewnym momencie i tak trafimy. Ale jest to też ciekawa zagadka strasznie. Musimy pewnie... nie wiem, może po wszystkich polach przejść, może nie po wszystkich, ale... no, zagadka logiczna, tak? Przyjemna. Mogę to zresetować? Mogę, dobra. Na początek musimy po prostu przejść się po tym i ogarnąć, co tak naprawdę musimy tu zrobić. Czy przejść po wszystkim, czy może coś odkryć? No, czyli faktycznie, kiedy no, pomieszczenie będzie opróżnione ze światła, drzwi się otworzą. Więc tu na pewno będziemy musieli zatoczyć koło. Tu będziemy musieli zatoczyć koło. Właśnie najgorsze jest miejsce, w którym trzeba zacząć. Spróbujmy, jak to wygląda tutaj. Spróbujmy zacząć od czegoś takiego. Tutaj zrobimy takie koło. Tu wszystko poszło. Tu zrobimy takie koło. Olewam trochę przyciski teraz, ale... źle. Jedno zostałoby. Więc... no... nie będzie to proste. A zacznijmy tutaj. A jak tutaj zrobić? Zacznijmy po prostu tak. Tak. Tu coś takiego, tu... o, tego nie zrobię. No, tego nie zrobię. Ale to kwestia zaczęcia w innym miejscu. Więc jak zaczniemy tutaj... tu mogę w sumie te dwa zaliczyć. Teraz załatwię to... nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy to się uda. Powinno pięknie. To przeciwnik, czy coś się świeci? Coś się świeci, okej. Znaczy, coś się świeci na pewno. Pytanie, czy to był przeciwnik, czy jakiś skarb. Skarbik. I co? Wyjście? Liczyłbym na wyjście po prostu z tej lokacji, już gdzieś tu. Nie mogę worka do worka. Tak. Tak i tak. Zapisz. Zejście na dół. Oczekuję naprawdę, że skończy się to sanktuarium. Pyk. Z tyłu nic się nie otworzyło. Poczekajmy. Okej. Wszystko wyczyszczone, więc... tutaj tą lokację zaczynaliśmy. Tak jest. No. Sanktuarium zaliczone. Możemy... wrzucić jeden ze zdobytych kluczy do czaszki. O, nic się nie otworzyło, spoko. Teraz mauzoleum. Go.
Mauzoleum kojarzy mi się strasznie z Heroesami od razu. I z liszami, tak? To lisze były? No, czarodzieje szkieleci. Ej, fajnie by było, jakby tacy przeciwnicy tu zaraz na nas... Pan Górnik! Pan Górnik! Pan Górnik i obsada! Obsada, dobra, schowajmy się. Co by nas tutaj nie zrobili? Uciekanie raczej nie ma sensu, po prostu walczymy cały czas z jednym przeciwnikiem i... W taki sposób to powinno bez problemu pójść, jeśli... No, przeciwnik raczej, gdy jest za przeciwnikiem, to nas nie może zaatakować. Strzelaj w tych! Strzelaj w tych! No nie da... Nie... Strasznie mały damage robimy z tej... Z tego repeatera, czy jakkolwiek ta broń się nazywa, którą teraz mamy. Aż żałuję, że jakiejś innej może nie używam. 34, no po prostu... robi zdecydowanie najmniejszy damage z całej naszej ekipy. Jeszcze nie wiem jak czarodziejka, bo nie zdążyłem zobaczyć cyferek wyskakujących z czarodziejki. Teraz może odpuszczę sobie atakowanie właśnie czarodziejką. I teraz... 63, no właśnie, to 63. To te 40, gdy nie atakujemy mocno, ale ma backstaby i ma kombosy. A to 40 i to jest dużo. No skąd ty się tu wziąłeś? Jakim cudem mój niesamowity plan zepsułeś? Nie. Au! Chamstwo! Chamstwo! Resurrection. Resurrection. Nie chcę wczytywać w tej chwili. Gdzie są potki rezurekcji? Fuck, weź ty rób potkę jakąkolwiek dla ciebie. Teraz odpuśćmy sobie może walkę nim. Bo nie wiem, były gdzieś... Ty masz tą potkę, tak. Dobra. I no, została nam jedna potka, więc teraz naprawdę skupmy się i postarajmy pamiętać o tym, żeby spoglądać na cały czas w pasek życia, żeby nikt tu nam nie zginął. Raz, dwa, trzy. Dla czarodziejki dajmy to. Dobra. I wy nie powinniście być najmniejszym Nie. Górnik. Cały czas on jest tutaj najbardziej irytującym przeciwnikiem. Dobra, tu jakaś kolejna zagadka. I jesteśmy w dobrej pozycji do walki. Boom. Zaraz znowu jedna z naszych postaci umrze. I nie możemy do tego dopuścić! Czytaj, podchodzimy tutaj. Czekamy aż zacznie działać. Aha, trafił. Ale dużo nam to na szczęście nie zabrało. Dobra, ty tutaj wyskakujesz zawsze. Tak bez powodu kompletnie, więc... co się stało? Więc zabijmy ciebie i będziemy tutaj właśnie walczyć. Tylko liczyć na to, żeby nikt nie zdążył do nas od tyłu podejść. Jeszcze! Nie. Wyślemy ci już falę piękną, powitalną, żebyś nas tu nie zdążył przytrzymać. Po prostu grają na czas tutaj przeciwnicy i chcą w pułapkę nas złapać. Raczej to nie jest jeszcze moment, w którym pana tutaj Trickstera uda nam się zabić. Czy on jedyna jego moc... Czy już zniknął? Już zniknął. Więc no dużo się z nim tutaj nie pobawiliśmy. Raz. Cały czas irytuje mnie to, że nie mogę użyć magicznej umiejętności Bane'a. Ciekawi mnie jak to będzie wyglądało, ciekawi mnie jaki to damage będzie robiło. Mam nadzieję, że ogromny. Albo na hita, że zabije. O, to by było piękne. Backstab siadł nawet. Dobra, Vivien zdobyła poziom jak poprzednio. Od razu go rozdajmy w koncentrację. Nie wiem, teraz go nie rozdajmy, bo musiałbym to bardziej przemyśleć. Mamy ogólnie u Vivien inne szkoły magii odblokowane, a ich nie wykorzystujemy. Moglibyśmy chociażby użyć niewidzialności, albo masy innych czarów, które mamy dzięki magii powietrza, albo też dzięki pierwszej magii wody. Mogę tego użyć? Tego? Nie. Nie wiem jak się używa. Chociaż do tej magii lodu też raczej czegoś innego potrzebujemy jeszcze. Nie wiem, wyrzuciłem pewnie większość scrolli, ale to
między odcinkami, czy kiedy indziej. Mogę zawsze sobie ogarnąć, teraz nie jest na to pora. Bum. Raz, dwa. Trzy. Już powinni zaraz zacząć umierać. No szczelej. Podoba mi się strasznie unikanie tych ich ataków. Jest takie fajnie satysfakcjonujące, gdy przeleci nam kula przed oczami, a w ostatniej chwili zdążymy uniknąć. Ciągle nie zamierzacie uniknąć, a raczej zginąć. Dalej. Bum. Jeden backstab. No. Daj sobie zrobić backstaba. Nie? To nie. Krytyk siadł zamiast backstaba. Myślę, że... No. Też może być. A żarcie nam się serio kończy szybko. Początkowo było za dużo aż go. A teraz naprawdę... Znowu jest problem, bo w dungeonach bardzo mało znajdujemy żarcia, w odróżnieniu od terenu na ziemi, tak? Gdzie żarcia jest po prostu pełno. No. A strzelmy go. Mimo, że już... no, może jednak oszczędzajmy troszeczkę. Bo już nam się po prostu kończy to wszystko. Czemu wszyscy nagle postanowili nie trafić? Jeden. Dawaj. Dawaj. Raz, dwa. 286. Potęga to jest totalna, naprawdę. Ta broń, którą w lewej ręce trzymamy, takie piękne obrażenia ma z backstabów, że to jest naprawdę piękne. Kto strzela? Dobra. W takich pomieszczeniach często można znaleźć, na pewno w jedynce było, przyciski. Tutaj tak łatwo z tym nie jest. Nie wiem, czy położyć coś tu na stałe. A połóżmy to. Może akurat to otwiera jakiś sekret w późniejszym etapie tego miejsca. Pochodnie też mogę wziąć. Bo to też już nie jest towar, którego mamy za dużo. No i ta zagadka. Nie mam pojęcia, co się dzieje. Mogę to otworzyć jakoś? Ej. Czy coś pominąłem w tym mauzoleum? Nie. A mogę coś rzucić? Na przykład to? Mogę, dobra. Tu też jest jakiś... nie? Więc teraz dobry timing. Co mogę wyrzucić? Kamień po prostu. Rzucam? Nie. Nie. Mam nadzieję, że mam jeszcze trochę tych rzeczy do rzucania, bo tak wcześniej wyrzuciłem większość. Że teraz możemy mieć problemy. To mogę wyrzucić. Okej. I otworzyło nam się przejście dalej, myślę, że żadnego sekretu tam związanego z tą zagadką nie było. Hello? Hello? A, to po prostu możemy zebrać sobie przedmiot, jakbyśmy wyrzucili tu coś ważnego. No bo twórcy po prostu ubezpieczają się przed tym, że gracz będzie idiotą i że nie będzie mógł kończyć gry. No, to jest epicka zagadka. Albo mam wszystkie uruchomić, albo wszystkie wyłączyć, albo ustawić jeszcze coś innego. Fuck, zepsułem. A przycisku tu nie ma żadnego, który to uruchamia. Więc może mam wszystkie wyłączyć. Wow. No, tam czeka nas spora nagroda, ale nie chcę jej, bo jeszcze nie rozwiązałem zagadki. To nie chcę nagrody. Bym czuł się z tym niehonorowo. Nic? A, wszystkie się... Okej. Czyli jednak muszę wszystkich uniknąć? Okej, to po prostu wszystkie uruchamia. Więc... Okej, spoko. Nie było w tym nic trudnego. Wytrychów, jak mówiłem, mamy bardzo, bardzo dużo. Chlebek. Jeszcze więcej żarcia. To jest akurat jak nigdy, bardzo cieszę się z takiej nagrody.
I Energy Regeneration Rate. No cóż, nikogo to raczej nie pocieszy, bo to co ty masz też daje 20%. To jest to samo dokładnie. Dobra, i nasza nagroda. Teraz już czuję się dobrze zdobywając ją. Knuckles of Steel. W pierwszej części bardzo często grałem postacią pięściarza, więc tutaj by się przydało. Niestety pięściarzem nie jesteśmy. Chociaż to też nie jest do końca broń dla pięściarza. Oczywiście. Oczywiście albo nie oczywiście. Protection Health. Zachowamy sobie, ale na razie będziemy chodzić, myślę, z kryształowymi. Protection Health. Protection Strength, Dexterity. A dla ciebie? Protection Dexterity. No bez wątpienia jest lepsze. Ale oczywiście Roża nie wyrzucimy. Roga nie wyrzucimy, bo jest nam potrzebne do zdobycia achievementa. Hej. Brak przeciwników i czy to już jest koniec tej lokacji? Dokładnie tak, zostało nam laboratorium. Ej. Ale nie zdobyłem przecież tego, co zdobyć powinienem, czyli... No, klucze, tak? Więc, no, czegoś tu, jeśli dobrze się domyślam, nie zrobiłem. No, tam byliśmy. Nie wiem, tu mogłem coś oczywiście, albo tam coś zostawić. Dobra, wróćmy się jeszcze. Gdzie ja jestem? Tu mam iść. Znowu się, żem zagubił. Nie, tu po prostu leży kluczyk, ale jeszcze... no teraz zobaczyłem, że zostawiliśmy jeden punkcik nieodkryty. No, zepsułem, ale to nie jest strasznie trudna zagadka, żebym musiał się tym martwić. No bo tutaj nie skakaliśmy na dół, co nie? Więc... jeśli nic tu nie będzie, to troszkę smutno. No, także ten. Możemy się wracać i naszego klucza szkieletowego użyć. Drugi z trzech. Pewnie gdy tylko zakończymy sprawę z laboratorium, będzie czekała nas walka z bossem. Drugim z braci. What the fuck? Jakieś więzienie dziwne? Faktycznie laboratorium. Mamy wargi, gisze. Każdy rodzaj przeciwników. Tutaj mamy złoty klucz. Ej. Troszkę to nie fair, co? Zapisz grę. Au. Uwolniłem tego jakimś cudem. A, jestem w... Czemu wszyscy się uwalniają? No, nie jest to duży problem. Jest tu duży problem. Wczytaj. Zapisałem. Okej, jestem głupi jak zawsze. Więc musimy to przeżyć, bo jak nie, to będzie po save'ie. Wypadałoby też uciec w tej chwili. Zabij tego. Dobrze. Okej. Tutaj dopiero mogę sobie zapisać. No co, piesku? Niegrzeczny. Dobra. I differ who I am. Różnię się, kim jestem. Ej. Ciebie, kolego, nie znam. A nie, znam się. Znamy się dobrze. Mumie oraz szczury. Pan tutaj szybki zombiak. Nie chcę jeszcze ciągnąć za te dwa sznurki. Znaczy, dwie dźwignie. Bo wiem, że nie skończy się to dla nas najlepiej. Nic? Dobra, zacznijmy od tej po prawej. Au! Wczytaj. To było był zły pomysł. Loaduj się. Kluczyku, z górą. I wisiorkiem. Okej. Zaczniemy jednak od tej.
Tylko, że droga ucieczki, droga ucieczki, dobrze. O, i na spokojnie możemy teraz wami się zająć. Mamy tu dużo takich przeciwników bardzo, bardzo słabych z początku gry, więc... Nie ma problemu. Myślałem, że skrzyżują się jakoś te ataki. Ale tak się nie stało. Nie stało się tak. Dobra, ty powinieneś być bardzo podatny na to. Bum, 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 bum. I umierasz. No. Jaszczurka zdobyła poziom. A czekamy, aż oczywiście Gareth, znaczy Steven zdobędzie poziom. Dobra, chyba wszyscy. Zostało nam ostatnie. Ty tutaj. Dodge czy Accuracy? Dajmy ci. Co to daje na trzecim? 10% szybciej. Ok, a to? Mm. 10 punktów celności. No, celni to my jesteśmy całkiem, ale weźmy to. No i ostatnie. Nie wiem, kto wyskoczy na nas, ale spoko. Nikt nie wyskoczył na nas. Bo nawet nie wiem, czy tak spoko. Jeszcze raz. I teraz. Żółwik, no please, no please. Gisz. Gisz to zło. Gisz to zło straszne, bo on. Zatruwa. I też robi, znaczy nie wiem, czy robi duży damage. Po takim czasie, gdy jesteśmy na tym etapie gry, to raczej nie będzie duży problem. No ale nie wiadomo. Zabij ich. O, mumie to. Padają na hita. Z jakiegokolwiek ataku i tylko je zaatakujemy. Ty też. No. I został Gisz tylko. Więc domyślam się, że któryś z tych dźwigni jeszcze muszę raz pociągnąć i wtedy uwolni się reszta przeciwników. Nie chcę teraz potki, chociaż mogę użyć potki żółtej, bo to i tak nie będzie duża strata dla nas. Jak już tych żółtych potek często nie używamy. Okej. Nie to. Nie masz nic takiego. Antywenom to też nie jest, ma być żółta po prostu. Mogę ją sobie w sumie zrobić. Pewnie... Nie to. Pewnie zielone z czymś? Może z tym. No, chyba tak. Czyż nie? Antidotum. Nie, to jest potka niedźwiedzia. Który w sumie nie jest taki fajny. To może to z czymś? O. No. Zapisz. Zjedz. No już żarcie, to jest masakra już. No i ciągniemy. Dobra, wszyscy uratowani. Uratowani to nie wiem, czy jest dobre stwierdzenie, bo uratowani, żeby zginąć. To są w sumie najmocniejsi chyba przeciwnicy z tych wszystkich. Szczególnie ten jest irytujący, bo on damage ma... No w sumie... spory, ale nie jakiś... Tak. Przyjdziesz do nas? Nie. Myślałem, że zabiję go teleportem. To by było ciekawe. Po części. A ty byłeś takim problemem kiedyś. Ale i tak nie możemy jakoś tak strasznie się... rozpanoszyć, bo... ten ostatni przeciwnik... no, mógłby zrobić naprawdę spore problemy nam tutaj. Raz, dwa, trzy... cztery. Już teraz naprawdę gram tą grę bardzo szarżując, jak widzicie. To wydaje się taką najlepszą taktyką. Ale ciągle... O! A o tobie to zapomniałem, aż... Ale ciągle, no... Nie wiem, jak otworzyć te miejsca. Szczyl go. Bo nagrody są mega fajne. Krytyk 400, no wow, po prostu wow. No to nas bije. Jakby tak nałożyć tarczę ognistą. Nie o to chodzi. Jeszcze raz się przyśpijmy. Ty poziom zdobyłaś, ale nie wiem
co u ciebie użyć. No, różnie się. O co z tym może chodzić? Zapisz grę. I... po prostu zobaczmy, co nas czeka w tym pomieszczeniu. Liścik. Jak miło. Jak miło. Co to jest? Gdzie liścik był? Gdzie liścik był? Ktoś inny go trzyma? Jest. Kolejna notatka mistrza. What can never be observed, but it presents everything from being seen. Jaki mindfuck. Odpowiedz mi na to i będziesz przeprowadzony na drugą stronę. Co nie może być nigdy obserwowane, ale twoja obecność, swój wygląd chroni wszystko przed byciem zobaczonym. Tak trochę, wiadomo, tłumaczenie bardzo dosłowne, ale no sens jakiś to zachowuje. Bierz pochodnie. Okej. W tym pomieszczeniu może coś jeszcze jest. Bo widzieliście, jakie mega rzeczy były tam. No chociaż może być faktycznie kwestia tego, że... tarcza. Może to być po prostu kwestia tego, że... no właśnie jest to laboratorium i nagrody żadnej tutaj po prostu nie ma, nawet jakbyśmy chcieli. No, ty sobie zjedz, no i może to jest kolejna zagadka związana ze światłem. Więc dajmy ciemność. Dobra, tu jest pochodnia. Tam jest ser. Zobaczmy jeszcze raz tą notatkę. Observat. Więc. Spróbujmy wziąć to. Czy o to chodzi? Nie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Tak myślałem przez chwilę, że muszę po prostu być w ciemku, po ciemku. Ale nie. Niewidzialność? Niewidzialność? Nie sądzę, żeby to zadziałało. Ale spróbujmy. Nie ma szans, żeby to zadziałało. Zbierz ten ser. Nie. No, to jest niesamowicie długie. I pewnie sporo ciekawych rzeczy możemy tam znaleźć. Ale tak, udało nam się na pewno dojść na koniec, więc... zdobyliśmy sobie nagrodę. Możemy włączyć światło, bo wiemy, że to... Luja daje. Jakaś jeszcze nagroda tutaj? Wyłączenie kolców? Niestety nie. Dobra. No, spróbujmy po prostu przebiec. Zobaczymy, jak taka taktyka pójdzie. No, myślę, że można uznać to za udaną. Klucz mam. Upewnijmy się, żeby nie było, że wrócę się. A tam nie ma klucza. Jest. Trzymaj do ręki, co byśmy nie musieli później dużo szukać. I tak pewnie będziemy, ale to już szczegół. No i chyba wszystko w tej lokacji zrobione. Tak? Okej. Czy tu gdzieś nie ma... Jest tu kryształek. Zapiszmy grę. Wsadźmy klucz. Wczytajmy grę. Chociaż może w czasie walki z bossem też mógłbym tego kryształku użyć. Ale mimo wszystko nie chcę ryzykować, skoro mamy ten save zrobiony. Bym strasznie zwalił sprawę, gdybym oczywiście nie zapisał gry. Znaczy, nie strasznie, bo bym mógł się zawsze trochę cofnąć i... też nie byłoby problemu z tym. Nie, nie tutaj. Ej. Tutaj? Byłem pewny, że gdzieś tu był kryształ.
usadzony gdzieś tutaj, okej. Tak. Przygotuj sobie piękną bazuczkę. Czy tam armatkę, jak zwał, tak zwał. Nie chcę wiedzieć, co to za dźwięki. Weź to. Mam nadzieję, że nie będzie przeciążone. Nie jest. Masz to, myślę, że bomby. Chociaż możesz te bomby mieć. Na przykład takie tym razem. Ty przygotuj sobie to. Wy jesteście gotowi. Podejdźmy jeszcze do... Które to było? Raczej to. Raczej, nie na pewno. Tak i tak. Nie? Czyli z drugiej strony. Tak. Okej. Gdzieś się schować? Tu się schować? Dobra. Czekamy. Po kolei, panowie. Panie. Wszyscy. Ktoś coś? Nie? Ja sobie otworzę skrzynkę. To nie jest najlepszy pomysł na... Najlepszy czas na mimika. Potka Willpowera. Ej! Ej! Z tobą już walczyłem, ziom. Ale jesteś zombiakiem, więc raz zmartwychwstałeś, możesz i drugi raz. Chociaż nie, to jest drugi. Po prostu wygląda tak samo jak poprzedni. Dobra, zróbmy sobie potkę na szybko. Pięknie. I... No taki hardkorowy boss, że naprawdę... Taka męczarnia z nim walczyć. Wow. No. Tyle było drugiego braciszka. No ale jeszcze... Myślę, że gorsi będą inni tutaj przeciwnicy niż sam Orul. Na przykład ten gość, który nas już tu z wejścia sparaliżował. Żegnaj. Żegnaj. Ziom. No damage na szczęście robi bardzo mały, z tego co widzę. Dobra, mam nadzieję, że nie zginę. Chociaż tych przeciwników jest za dużo, za dużo, za dużo, za dużo. Łap ty to. Zabij tego, zrób potkę dla ciebie. I już, myślę, bez robienia żadnych potek powinno do końca walki wystarczyć. A ty możesz jeszcze wysysać życie, muszę pamiętać o tym. Bo to też jednak dużo daje, naprawdę. Poza tym, że mi zabiera życie, gdy zombiaki atakuje. To szczegół. A ty powinieneś już umrzeć. No. Wszyscy? Powinni być wszyscy. Przynajmniej po tym, co słyszę. Siła 1 i... Regeneracja życia. 20%. Na pewno dla ciebie to będzie bardzo fajne. A pytanie, czy Protection i Accuracy będzie lepsze niż Protection i Strength? Będzie. To jest raczej mocne. Evasion 2. Jasne, jasne. Więc to może... może zostać. Okej. Dwa miecze beznadziejne. Te miejsca były odwiedzone, chociaż może być tam zawsze... może być tam zawsze coś. Naciśnij to. Jakiś przycisk do sekretu. Ej, to się już włączyło. To nawet jak był, to już za późno. Power Gem. Piąty. Jeszcze tylko trzy. I będziemy mieli zebrane wszystkie gemy. Więc no, zbliżamy się powoli do końca prologu. Końca połowy gry, bo jeszcze oczywiście pewnie jakiś endgame potężny, jak to bywa często. I co? Gem zdobyty. Na piętrze wygląda na to, że wszystko, no poza tym, ale to oczywiście wiemy, co tam jest. Wszystko odkryte. Możemy spadać. Myślę, że ten teleport nas przenosi właśnie do wyjścia. Tutaj mamy ostateczne wyjście. I jeśli... pamiętać o czym miałem. Miałem pamiętać o... Poza oczywiście uleczeniem się.
O zagadce, oczywiście nie zaznaczyłem sobie jej na mapie, bo po co? Bo po co myśleć na przyszłość? Więc teraz... To nie było tu? Nie, ale... Mniej więcej... Co tu jest w ogóle? A, skrót. Mniej więcej wiem, jak to na mapie było zaznaczone. Jeśli w ogóle było. Może tu? Albo tu? No, zaraz pewnie znajdziemy. Na pewno nie w tym miejscu. Bo tu była jedynie ta, powiedzmy, pułapka. Znaczy nie pułapka, ale irytujące miejsce. Tu na pewno nie, jasne. Tu są. Co tu było? Kiedy tu było? Tu? Nie, to rozwiązaliśmy. Wyjście stąd jest tędy. To też rozwiązaliśmy. Tu jest to wszystko, co się dzieje. Na tym obszarze też była zagadka, więc raczej nie... Serio? 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 Okej. W nie najlepszym miejscu można powiedzieć, że zostaliśmy... Zachorowaliśmy. Tutaj. Nie? Tutaj, okej. No. Jak pamiętałem, jest to zaznaczone na mapie. Jest czy nie jest? Jest na mapie właśnie zaznaczone w taki sposób drabinką w dół. Tak jak to zapamiętałem właśnie, tylko że... wcześniej tego nie zauważyłem. Tom of Water, resist cold plus 20. Kto nie ma resista na zimno? Ty masz 20... Podnieś to. Ty masz 20. Ty masz 20. Ty masz 40, ty masz 30. No to ty jako iż tu najczęściej lubisz ginąć. Czy to był sekret? Nie pamiętam. No i co? Myślę, że... lokacja... zakończona w miarę. Więc tutaj zakończymy sobie ten odcinek serii, zagrajmy. Zabierzmy ciebie. Serii zagrajmy w Legend of Grimrock 2. Mam nadzieję, że wam się podobało. Drugie piętro cmentarza zakończyliśmy, odkryliśmy wszystko tutaj, mam nadzieję. Pewnie jakieś sekrety pominęliśmy, ale tym zajmiemy się tak jak to było w odcinku 12, 14, 13, którymś z tych. Więc w kolejnym odcinku już będę na zewnątrz, zobaczymy się tam. Pamiętajcie o zostawieniu oceny, do zobaczenia i cześć!